miło, że mogę poprowadzić tą pierwszą debatę o przedsiębiorczości, bo tak sobie myślę, że w lipcu chyba jeszcze nie mieliśmy przyjemności o tym dyskutować właśnie na takim forum, szczególnie z młodymi ludźmi. Dlatego tytuł dzisiejszej debaty... Już usłyszeliśmy, że przedsiębiorczość to jest pewna postawa i to jest postawa na życie i przedsiębiorczość jest dla każdego, bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, ile zarabiamy, jakie mamy wykształcenie. To jest pewnego rodzaju podejście do życia. I zaprosiliśmy do tej debaty osoby, nazwę to z różnych kręgów, żebyśmy mogli usłyszeć, jakie jest to nasze podejście do przedsiębiorczości. To jest jedna rzecz. A druga rzecz też taka, żebyście wy mogli zobaczyć, że macie szansę wspierać, bo są takie instytucje, są inni przedsiębiorcy w tym mieście, którzy mogą wam służyć radą. A więc już nie przedłużając, zaproszę do mojej debaty panią prezes Banku Spółdzielczego w Lipnie, panią Annę Kozłowską. Zapraszam. Zaproszę również przedstawicielkę Urzędu Pracy, bo są z nami dwie panie, bo to może nie wybrzmiało, ale zaproszę panią Dorotę Wasilewską. Zaproszę również prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Nie? Patrz, to były złe informacje. Ale... Ale widzicie, no, pan Marcin kończył liceum w Lipnie, więc jakby cały czas jesteśmy lokalnie. Zaproszę też właściciela kawiarni Piknik, a to już jest na pewno wasz kolega i to myślę, że całkiem niedawno, Alana Pipczyńskiego. Zapraszam. I zaproszę też waszego przedstawiciela, będzie to Wiktoria. Przedstawiciela Rady Rodziców, panią Ewelinę Poznańską, zapraszam. To będzie głos rodziców w naszej debacie. Damy radę. No i oczywiście przedstawiciela waszych nauczycieli, czyli pani Wiolanta Kurowska, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, więc też myślę, że o przedsiębiorczości czasem rozmawiacie. Dziękuję wam serdecznie, że przyjęliście w ogóle zaproszenie do tej debaty. I chciałabym najpierw zadać każdemu z was jedno pytanie. Działki. No i może na początek zwrócę się chyba do najbardziej doświadczonego przedsiębiorcy w naszym gronie, czyli do Marcina. I chciałam ciebie zapytać, Marcinie, czy prowadzenie firmy, no bo jak wiecie, pan Marcin prowadzi firmę przedsiębiorstwo usług komunalnych, czyli w sektorze dość specyficznym. Czy to jest tak, że prowadzenie firmy w sektorze komunalnym ma jakieś specyficzne wyzwania, których nie doświadczają inni przedsiębiorcy w innych branżach? Czy trzeba mieć jakieś konkretne umiejętności, żeby... Trzeba mieć specjalne, specyficzne umiejętności. Oczywiście jakaś taka techniczna znajomość branży w każdej dziedzinie pomaga, ale to nie jest taki warunek bezwzględny do tego, żeby prowadzić jakąś działalność, bo zdarzają się sytuacje, w których bardzo dobrze menadżerowie, nie znając tej konkretnej branży, potrafią sobie dobrze radzić w danej dziedzinie, zarządzać odpowiednimi zasobami. Tutaj właśnie najtrafniejsza była ocena. To nie są, bo każdy oczywiście kojarzy to ze środkami finansowymi, z pieniędzmi, z majątkiem i tak dalej, ale mało sobie zdajemy sprawę, że zasoby to są umiejętności, wykształcenie, to jest pewien talent do różnych rzeczy. I to Einstein powiedział tak, że każdy może być geniuszem, tylko musi znaleźć w sobie tą dziedzinę, w której będzie się czuł dobrze, czyli będzie dobrze wykonywał. To jest też zasób, który zachęca. Go wykorzystać. Trzeba mieć coś więcej. No, myślę, że trzeba po prostu pokochać, polubić swoją pracę.
nieraz jest ktoś, kto chce otworzyć biznes i po pół roku mieć sukcesy i być milionerem. W tych czasach nie da się. To już musi być naprawdę genialny pomysł, taki naprawdę genialny, który w ciągu pół roku. W tej chwili okres 2-3 lat to jest minimum, żeby cokolwiek, żeby zobaczyć światło. Dziękuję Ci bardzo. No więc w takim razie może zapytam Wiktorię, naszą przedstawicielkę tutaj społeczności szkolnej. Czy Ty myślisz w ogóle o tym, żeby założyć biznes w przyszłości? I jakie są może Twoje obawy, albo co Cię do tego inspiruje, żeby w ogóle to zrobić? Chciałabym założyć swój biznes w przyszłości. Inspirują mnie... Chciałabym w sumie wymienić panią Kurowską. Nauczycielem, który inspiruje, to jest naprawdę wyróżnienie. Pani Kurowska uczy mnie lekcji zawodowych i dzięki temu zdobywam wiedzę, która coraz bardziej mnie inspiruje właśnie do tego, żeby założyć swój biznes w przyszłości. A moją taką obawą jest w sumie, że sobie nie poradzę, że może jest to zły jakiś plan na przyszłość, że mi po prostu nie wyjdzie, że nie będę wytrwała. Wytrwała, tak widzisz, wytrwałość to klucz. Więc tego się w sumie obawiam. Pomysł, czy cały czas to jest w sferze Twojego tutaj rozmyślania? Mam pomysł, chciałabym założyć spółkę. Dlatego napisałam, oczywiście z pomocą koleżanek, biznesplan, który się nazywał Eco Future i skupiał się na ekologii, no bo jakby nie patrzeć w tych czasach, ekologia... jest trendem. Tak, dokładnie. I dużo młodych ludzi tak w sumie się skupia też na tej ekologii, żeby też naszą... plan. Okej, okay, super. No dobra, no to może zapytajmy takiego młodego przedsiębiorcę. No Alan jakby niedawno wyszedł z murów tej szkoły, więc no mnie bardzo ciekawi, Alan, skąd decyzja właśnie o otworzeniu kawiarni w Lipnie i no i jaki jest Twój pomysł na to, żeby się na tym rynku wyróżnić? No bo no myślę, że jakąś konkurencję masz, więc zawsze mnie ciekawi, jaki jest ten pomysł, który pozwoli Ci wyróżnić się na tle konkurencji. Urodził się z pasji do kawy. I chodzi tutaj o jakościową kawę, nie chodzi mi o zwykłą kawę. I jest to też odpowiedź na kolejne pytanie, co mnie wyróżnia na rynku. I jest to naprawdę wysokiej jakości produkt. Przygotowany w super atmosferze, mam nadzieję, oczywiście. Pomysł w ogóle na biznes zaczął się już dawno temu. Już jak byłem tutaj właśnie uczniem technikum, to myślałem, marzyłem w ogóle o burger trucku, food trucku w mieście kebabów, żeby otworzyć tego dobrego burgera. I no wyjeżdżałem za granicę, żeby odłożyć trochę pieniędzy i otworzyła się oczywiście Szona na Krowach, którą w sumie też uwielbiałem. No i tak, i szukałem kolejnej po prostu pasji. W sumie to czegoś, co nie przyniesie mi trochę pieniędzy, ale coś, co w sumie pokocham. I tak naprawdę to kawa sama mnie znalazła. Przez to, że... Jesteś kawoszem. Tak, jestem kawoszem. Rodzice przyzwyczaili mnie do maszyny do kawy, która była w domu. Kupiłem sobie zwykły młynek ręczny, jak nasi dziadkowie, pradziadkowie mieli. I zrobiłem pierwszą kawę i to była najlepsza kawa w życiu, jaką kiedykolwiek kupiłem. No i od tamtej pory nie było odwrotu. Jest to zwykła czarna kawa, która nadal która jest niezwykła. I tak jak na przykład od 1 grudnia będzie można u mnie spróbować codziennie innej kawy, z innego pochodzenia, inna obróbka, inna palarnia kawy, więc no fenomen. Tego tutaj nie było i nie będzie. No będzie, w grudniu, słuchajcie. Popróbujcie różnej kawy.
Pani Ewelino, jakie obawy, znaczy nie, czy w ogóle Pani by chciała, żeby Pani dziecko było przedsiębiorcą? Jak najbardziej, jako matka chciałabym, żeby moje dziecko spełniało się, jeżeli widziałabym takie zaangażowanie właśnie, pomysł taki na przykład już na dany biznesu, jak najbardziej. Oczywiście obawy zawsze miałabym, no bo wiadomo, może ciężko takiemu młodemu człowiekowi jest zacząć taką zarabę, ale teraz mamy dużo środków właśnie takich unijnych, gdzie te można pozyskać. Jest takie wsparcie właśnie na przykład jak urzędu pracy, czy pasję tego młodego człowieka i wesprzeć go w tych działaniach. Też chciałaby Pani, żeby Pani dziecko kontynuowało ewentualnie tą drogę przedsiębiorczości. Chciałabym, żeby spróbowało jej. Super, bardzo dziękuję. No już tutaj jakby padły słowa, że możemy liczyć na pewnego rodzaju wsparcie, więc skoro mamy Panią Dyrektor Banku Spółdzielczego, a jest to nasz lokalny bank, no więc chciałam zapytać właśnie, jakiego rodzaju wsparcie dla tych młodych przedsiębiorców, na jaką pomoc mogą liczyć. No i kredyty i to badanie zdolności kredytowej zawsze ma jakieś tam wyznaczniki, więc jeżeli są jakieś takie dobre rady, które mogłaby Pani nam tutaj teraz przekazać, na co zwrócić uwagę, jak już podejmiemy decyzję, no to też będziemy wdzięczni. Dzień dobry jeszcze raz, bardzo serdecznie witam, bardzo serdecznie też dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycona, gratuluję pomysłu. Nasze doświadczenia i współpraca już z Zespołem Szkół Technicznych przed okresem pandemii oczywiście miała miejsce i tak na małych i średnich przedsiębiorców zawsze jest celem nadrzędnym instytucji finansowych. Banki bardzo zabiegają o finansowanie przedsiębiorczości i firm, które realizują swoje pomysły. My również bardzo zwracamy uwagę na podmioty, które chcą z nami współpracować, w tym i mikro, mało i średnie przedsiębiorstwa, jak również duże firmy oraz osoby prywatne i sektor budżetowy. Także gama produktów i usług w instytucji takiej małej jak Bank Spółdzielczy, ta gama produktów i usług jest w naszej instytucji. Super, bardzo dziękujemy. Czyli widzicie, jest szansa. Jest szansa, trzeba próbować. No to mamy tutaj Panią Dorotę z Urzędu Pracy. Słuchajcie, to też dlatego, żebyście zobaczyli, że Panie z Urzędu Pracy są Wam przychylne i zawsze można się tam udać, chociażby po poradę, nie trzeba się bać. No to Pani Doroto, właśnie jakiego rodzaju wsparcie w Urzędzie Pracy? Witam Państwa serdecznie. Na wstępie chciałabym pogratulować tym nowym, przyszłym przedsiębiorcom, ci, którzy zostali tutaj uhonorowani, docenieni. Mam nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas w urzędzie. I tak ale nie będziecie się rejestrować jako bezrobotni. Drodzy Państwo, niestety rejestracja jest konieczna, żeby móc skorzystać właśnie z takiej formy pomocy jak dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Ale jak była uprzejma powiedzieć Pani Ania, urząd to już osobami. Myślę, że Pan Aron będzie mógł tutaj potwierdzić, że współpraca z nami układa się naprawdę dobrze. Nam zależy też, żeby Państwo mogli się rozwijać, żeby jak będą się rozwijały młode osoby, będzie się rozwijał biznes, nie ukrywajmy, będzie rozwijało się nasze miasto, tak? Także to się wszystko na to przekłada. A przechodząc do pomocy, jaką Urząd Pracy może Państwu zaproponować. Drodzy Państwo, wiem z doświadczenia, a trochę go już mam, że osoby młode rejestrujące się, nawet jak tutaj mówiła Wasza koleżanka, że myśli o biznesie, założeniu, to ten staż to jest taka praktyczna nauka zawodu i to daje bardzo dużo, żeby móc zobaczyć, jak faktycznie w praktyce wygląda praca na danym stanowisku. Teoria jest teorią, praktyka, tak jak uprzejmie powiedzieć Pan Prezes, później się zderzamy z rzeczywistością.
I na samym początku to niestety są no, jakieś tam problemy, jakieś tam kłody pod nogi. Więc jak jesteśmy na tym stażu, jesteśmy do 12 miesięcy, że tak powiem, sprawdzić się, tak? Czy ja faktycznie dam radę, bo pomysły są i naprawdę gratuluję tutaj wszystkim i jak spotykam się z młodymi ludźmi, pomysły są naprawdę super, doskonałe, tak jak i pan Alan, tak? Tak jak i różne autodetalinki, jak dziewczyny, które prowadzą usługi kosmetyczne, robią cuda po prostu. Ja nawet nie podejrzewałam, że takie rzeczy można zrobić, aczkolwiek jest druga, ta ciemniejsza strona, tak? Gdzie są opłaty, już po tym może stażu, jest taka forma jak dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Pani prezes mówiła tutaj też o pieniądzach, są to środki zwrotne. U nas w Urzędzie Pracy są to środki zarówno czy krajowe, czy unijne, one są z założenia środkami bezzwrotnymi. A więc jest to nieoceniona pomoc na starcie dla osoby młodej. Na chwilę obecną możemy zaoferować według przepisów do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli to jest praktycznie ponad 42 tysiące finansowania na poziomie 35 tysięcy brutto. Można powiedzieć i dużo, i mało, aczkolwiek na początek w dużej mierze na zakup tych urządzeń, jakichś tam sprzętu, bardzo duża pomoc, bardzo duża pomoc. I teraz najczęstsze pytanie, jakie się pojawia, co zrobić, żeby tych pieniędzy nie oddawać? Szanowni Państwo, trzeba utrzymać działalność 12 miesięcy, żeby ta pomoc była bezzwrotna. No jedni mówią z przerażeniem, Boże, 12 miesięcy, czy ja dam radę, te wszystkie opłaty, czy ja sobie poradzę, czy się, że to jest i krótko, i długo, aczkolwiek z mojego kilkuletniego doświadczenia nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby ktoś sobie nie poradził. I zazwyczaj to jest też, jak pan prezes tutaj PUK-u był uprzejmy zauważyć, gwarancją sukcesu jest pomysł na siebie i wytrwałość w dążeniu do celu. Chciałam powiedzieć, że fajnie by było zakładać biznes, żeby on trwał dłużej niż 12 miesięcy. No oczywiście docelowo, jasne, tak, takie jest założenie. Niemniej jednak minimum te 12 miesięcy, żeby ta pomoc była bezzwrotna. Bardzo zapraszam, jesteśmy po sąsiedzku. Jeśli macie jakieś pytania, wchodźcie na naszą stronę, dzwońcie. Mamy też taką formę pomocy, jaką są szkolenia. Jeśli myślicie o jakiejś działalności, ale nie czujecie się jeszcze na siłach, bo uważacie, że powinniście chodzić w swoją pracę, doszkolić się, dokształcić, to my jak najbardziej, jako Urząd Pracy, też możemy Państwu w tym po prostu pomóc. Że jednak ten pomysł urodzi się też w szkole, w sensie no już tutaj podejmujecie jakieś decyzje, stąd jest z nami właśnie przedstawicielka waszej tutaj rady pedagogicznej. Więc pytanie do pani Violety, jak wy budujecie tutaj postawy przedsiębiorcze wśród swoich uczniów? Tu już od moich przedmówców padło tyle ważnych słów, a mi przypadła ta rola, żeby jeszcze coś znaleźć mądrego do powiedzenia, więc ja... Dobrze by było. Chociaż też jakby nie tylko w takiej roli występuję, ponieważ jestem też ekonomistą i ukończyłam magisterskie studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, więc myślę, że to też determinuje pewne moje tutaj postępowanie i podejście do wielu spraw, tych związanych również właśnie z nauczaniem przedmiotów zawodowych, tych przedmiotów ekonomicznych, bo właśnie Wiktoria jest na kierunku technik rachunkowości, dlatego miałyśmy okazję się poznać, a oprócz tego mam przyjemność być jej wychowawczynią. Tak, myślę, że tutaj jeśli chodzi o tą postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży,
dla mnie kształtowanie w ogóle tej postawy i tej zaradności to opiera się przede wszystkim na budowaniu poczucia własnej wartości. I to jest pojęcie bardzo szerokie i tak naprawdę my przez wszystkie lata i na każdych lekcjach i poza nimi właśnie to robimy w szkole. Ja tak postrzegam też ten czas tego bycia w szkole średniej jako właśnie czas przygotowania do dorosłości. Może nie do końca pewne zachowania niektórych dorosłych, w tym również nauczycieli, podobają się uczniom, ale jest to związane na przykład też z wymaganiami, które są stawiane przez nauczycieli w związku z tym, że no, przygotowujemy do egzaminów zawodowych, do matury, no i może fajnie by było, jakby po prostu za free była piątka z każdego przedmiotu, natomiast no, nauczyciele różnymi sposobami starają się zmobilizować uczniów do tego, żeby te wyniki były jak najlepsze, ale bo my wszyscy też się spinamy bardzo, ponieważ my myślimy o tym, my jesteśmy ważne, przecież to się wszystko przyda. Tak, dlaczego wy tego nie chcecie się nauczyć? A nam tak bardzo zależy. Więc gdzieś tutaj właśnie to poczucie własnej wartości i to budowanie to jest coś takiego, żebyście mieli poczucie takie, że jestem dobry, jestem mądry, poradzę sobie. Słuchajcie, bardzo Państwu dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie, żeby tutaj się spotkać, żeby poświęcić czas na to, żeby, mam nadzieję, zainspirować sztuki, tak? Zaraz jeszcze tutaj będą nagrody. Natomiast bardzo dziękuję za udział w tej debacie. Pierwszej, mam nadzieję, że nie ostatniej. Dziękuję bardzo.